Hej, witam na kanale Ogród Macieja i Rośliny Egzotyczne. Tak zauważyłem, że robicie filmiki ze swoich ogródków. Ja też zrobię taki spacerek. Chciałem wam pokazać. Tutaj mamy paprocie. To są pióropuszniki strusie. Widać ładnie, pięknie porosły, wielkie. Trochę je wiatr tutaj poprzewracał. Deszcz. Zwłaszcza deszcz, bo są trochę przygniecione. Urosły do ponad metra. Zobaczcie. Wyprostuję jeden liść. No to ma około 120 cm długości. Jeden liść. Tutaj mam tak przy tarasie zrobione. Tutaj non stop jest cień prawie. Bo dopiero wieczorem tu dochodzi słońce, jak już prawie zachodzi. Tutaj po balustradzie mam puszczony winobluszcz. Nie patrzcie się na elewację, jeszcze w tym roku będzie zmieniana. I taki krzaczek. Tutaj pozostałość, taka rynna po chodniku. Tutaj posadziłem bieluń jednoroczny, bieluń surmikwiat, ten pełnokwiatowy, ponoć pełnokwiatowy. Kilka sadzonek z nasion. Tutaj mam taką króciutką rabatkę z trzema roślinami. To są hortensje ogrodowe różowe. Taki rododendron. Tutaj też hortensja. Przechodzimy do tropikalnego zakątka. Już wczoraj widzieliście. Kto widział? Tutaj mała hortensja niebieska z Biedronki kupiona. Była kwitnąca. Przed wsadzeniem do ziemi ucięłem kwiatki. No w tym roku już nie zakwitnie, ale przezimuje i w przyszłym roku zakwitnie. Tu też bieluń, alokazja amazońska. Tak wygląda tropikalny zakątek dzisiaj. Wszystko rośnie pomalutku, ale wybuja. Winogron na altance. Trawa pampasowa też się budzi. Idziemy dalej. Czarne surfinie sobie wiszą. Parzydło leśne. Jeszcze młody okaz. Dopiero się rozrasta. Odrost lilaka. Tutaj borówka amerykańska. Tu też sadziłem bieluń. Budleja Dawida, fioletowa, też fioletowa, kolejna paprotka, tu malutka budleja biała, jednoroczna, tu kolejny lilak, trochę zmarniały, ale się dopiero przyjmuje, następna budleja, hortensja ogrodowa, miś polarny, polar bear. To jest buk kolumnowy, czerwony, Rohan. Tak się odmiana nazywa, Rohan. Nie kojarzy z Władcą Pierścieni. Dalej, żywopłot z miskanta olbrzymiego. Tutaj pod nogami mam gunerkę. Młoda gunera manikata. 2 tygodnie po posadzeniu. Tak się prezentuje. Widać, że korzenie pracują, bo pompuje się ten kwiatostan. Fajny ma czerwony kolor. Chciałem go obciąć, żeby poszło w liście, ale tak mi się spodobał, że chyba go zostawię. Idziemy dalej. Przy oczku. Jesteśmy przy kaskadzie. Tutaj troszkę wydeptałem, bo chodziłem do filtra. Tu jest krwawnica posadzona. Taki pęczek tamarillo. To są te tamarillo, co rosły wszystkie razem w doniczce, nieporozdzielane, niepopikowane. Wsadziłem tak w jedno miejsce. Widać, silniejsze sztuki się wybijają.
będzie rosło. Oczywiście na zimę trzeba wykopać. Gunnera tinctoria, malutka. Trochę w złym miejscu ją sadziłem, za blisko kaskady i tutaj paprocie takie wielkie też porosły. Ma za dużo cienia, bym musiał ją przesadzić gdzieś tutaj albo tam dalej, żeby miała więcej słońca. Też piękne paprocie. To jest taki właśnie półcienisty, półsłoneczny zakątek. No tutaj rośnie świerk, tu świerk rzuca cień na wszystko. Takie piękne funkie porosły. Teraz wygląda bardzo ładnie ta rabatka. Cienista, ale jak jest zima, wczesna wiosna, to to jest goło. Tak nie, ponuro, nie za ładnie, ale jak widać, to wszystko się zagęszcza i jest bardzo przyjemnie. Brunerka. Jeszcze gdzieniegdzie widać kwiatki. Zdziwiłem się, bo bardzo długo kwitnie. Nie wiedziałem, że tak brunery długo kwitną. Jest u mnie drugi sezon. Tutaj te liście od paproci i od funki troszkę jej tu poobrywałem, bo za blisko wsadziłem i te funki wrastają mi na nią. Bardzo ładne liście. Paprocie też ogromne porosły. W tym roku wszystko tu fajnie wybiło do góry. Latem w marcu, latem w marcu, wiosną obsypałem tą całą rabatę grubą warstwą, około 5-10 cm tego kompostu. Tutaj się spróbuję przebić, zobaczycie kaskadę. Właśnie tutaj będą przewody poprowadzone do kaskady. O, tutaj widać wylot. Będzie przewód poprowadzony. Żurawki. Tam grzyby już rosną. Są hibiskusy, te drzewiaste z nasionek. Tu szklarenka. Ci co nie pokażę tym, co nie widzieli. Słońce świeci, ale jest dosyć chłodno po tych deszczach. Dlatego zamknięta jest szklarenka. Tu w szklarence papajki wyglądają tak. Papaje. Tamarillo. Mimoza wstydliwa. Nie, może uda mi się teraz sztuczkę pokazać z mimozą. Jak składa listki. Kolega się śmieje, że to roślinka z Awatara. Tutaj małe mango, też z pestki. A słońce się wbiło, niech trochę sobie pooddychają. Dalsza część rabatki. Tutaj mam taką żurawkę, nie patrzcie się na chwasty, jeszcze nie piliłem. Tu jest liliowiec, nie znam odmiany, kwiatki takie nieduże, brązowawo-bordowe. Ryby. Tam się czai tygrys w krzakach. Kolokazje. Szczaf lancetowaty przy beczce. Ta beczka zostanie usunięta, bo to jest taki tymczasówka, filterek. Miskant olbrzymi rośnie bardzo szybko, już prawie dorasta do wysokości płotu. Tu mam niezapominajkę błotną, już zaczyna kwitnąć. To nie jest jednoroczna, wieloletnia, odradza się po zimowaniu. Irysy syberyjskie przy oczku. Sosenka. Posadziłem je z
specjalnie po to, żeby trochę mi cienia rzuciły, dlatego im pozwalam rosnąć trochę wyżej. Pozwolę im wyrosnąć gdzieś do połowy tego świerka, żeby mi trochę rzucały cienia na to oczko. Tutaj już pokazywałem poprotki. Tutaj też są konwalie, ścieżeczkę. Konwalie już przekwitły, już kwiatki zbrązowiały. Następna funkcja. Kolejna trawa pampasowa. Odrost kolokazji olbrzymiej. Budzi się, następny liść idzie. Te świerczki są do wykopania. Jakby ktoś chciał z okolicy Legnicy Prochowic, to zgłaszać się, oddam za darmo. Tutaj leci jakiś mały berbeć. Cześć, synkuś. Tutaj mamy dalie białe. Dalie białe. Zimowane we wiaterku. Przysypane ziemią. Na dzień dzisiejszy wyglądają tak. Wsadziłem je już na początku kwietnia. Trochę zaryzykowałem przymrozkami, ale widocznie się opłaciło. Bardzo ładnie rosną. Podsypane ziemią ogrodową. Tą z worka uniwersalną. Rozplinica japońska. Tego gościa tu nie znam. Dostałem w prezencie. Poziomeczki. Znowu kawałeczek z funkcjami. Trochę mi zasłoniły trawkę. To jest tawuła japońska. Tak dobrze mówię? Tużyca. Mi się zawsze myli ta nazwa. Tużyca i tawuła. Tużyca. Trawka to jest tużyca. Ptasie łapki, trawka. Tutaj są stare tuje przycinane. Jeszcze się nie zagęściły. One całkiem inny pokrój miały. W tym roku je troszkę zacząłem przycinać i tak jeszcze nie za fajnie wyglądają. Tu goździki ogrodowe, niby dwuletnie, ale już tu rosną około 4 lat. Chyba się same rozsiewają. Hortensja bukietowa. I tutaj będzie już wyrasta żywopłot z pacioreczników. Następna trawa pampasowa. Katalpa żółtokwiatowa. NST Glaucum. Rączniki zielone. Jałowczyk. Tutaj jest rządek z różami. Gdzieniegdzie posadziłem pelargonie z nasion. Pelargonie rabatowe. Ciekawe, czy mi zdążą zakwitnąć. Tu mam takie żurawki. Ta cytrynowa mi się bardzo podoba. Nieduże, malutkie, właśnie fajne takie na opaski jakieś. Przy trawniku albo przy końcach rabat. No, niedługo będę mógł sobie jeszcze porozdzielać na kilka sztuk. W doniczkach małe palemki, flaszowce peruwiańskie i papajka. Tam w donicy daktylowiec kanaryjski, który choruje. Tutaj też jeszcze nie pieliłem. Różyczki. Tutaj była różyczka, jak to się mówi, szlachetna, ale została przygłuszona przez podkładkę i wyrosła mi dziczka. Spróbuję kiedyś zaszczepić na niej coś ładnego. Tu są liatry kłosowe.
kilka sztuk z cebulek, tu są fioletowe i białe, a tu zrobiłem trawnik z liatry. Jesienią przekwitłe kwiatostany, które zawiązały nasiona, po prostu pokruszyłem, rozsiałem tutaj po tym kawałeczku, zagrabiłem, no i wyrósł taki trawnik z liatry. Jak będzie ktoś chciał sadzonki, zgłaszać się. Taki jałowczyk, kosodrzewina. Tu jest ta, teraz ta wuła biała, tak? Chyba tak. Hortensja ogrodowa i piwonia jeszcze nie zakwitła. Taki krzew, nie znam odmiany. Tutaj na środku kamień z trawką Musa Junanensis, bananek. Z drugiej strony Musa Valbisiana, taka tujka. Następna ta wółka Tamarillo, wrzos, sosna samosiejka, wszędobylskie cebulki. Od sąsiada przerasta mi czereśnia. Fajnie, fajnie, będę miał blisko do owoców. I to jest ten kawałeczek znowu z tymi kannami. Świerk karłowaty. Pod świerkiem też żurawki. Już kwitną. Przechodzimy na żwirek. Na żwirku juki karolińskie już zaczynają wypuszczać kwiatostany. Kilka ich będzie. Rozplenica. Zobaczcie, ile tutaj będzie kwiatów. Będzie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć z jednej kępy. Tutaj dalej przy płocie 7, 8. O, jest tego trochę. Tutaj będzie bardzo duży kwiat, widać po grubości pędu. O, będzie tego trochę. Też nagram filmik. Miskant memory, mozga trzcinowata, klonik z Biedronki, uformowany przeze mnie jałowiec. W tamtym roku został formowany, już wygląda tak, już wymaga przycięcia, bo już wyrastają te dłuższe pędy. Tu mi się rozsiała malwa, niech sobie rośnie. Znowu rozplenice. Piękne irysy. Na środku magnolia, powtarzająca kwitnienie, też nie znam nazwy. Oczywiście jak sprzedają w sklepach, jest etykietka, ale jest napisane tylko, że magnolia, co nie? Jeszcze kwitnie. Gdzie nie gdzie jeszcze kwiatki wypuszczę. Tutaj berberys. Tak? To się nazywa berberys chyba. Samosiejka. Przesadzony z innego miejsca. Jest czerwony, dlatego go tu wsadziłem. Uformujemy z niego kuleczkę kiedyś. Następna funkia, ona tu rośnie w słońcu. Widocznie jej to nie przeszkadza. Piękne ma kolorki. Sosenka. Teraz jeszcze zielona, ale nie wiem czy widzicie. Ona jest taka wariegata. Żółto. Żółto-zielona w paseczki. Mała soseneczka. Kurzeń z lasu. Lawenda. Wystarczy się tylko o nią otrzeć. Już całe spodnie pachną lawendą. Następny klon palmowy.
też z Biedronki, tylko że z tamtego roku, nieokrywany, dwa pędy tylko zmarzły dosłownie i żyje. Tu dwie skrzynki ze spelargoniami ogrodowymi, rabatowymi, sorry. Cis był wysoki, przyciąłem go do połowy, chciałem z niego kulkę zrobić, jeszcze się nie zagęścił. Następna skrzynka, znowu juki będą kwitły. Iryski, iryski. Tutaj taka mała wisteria, pierwszy raz w tym roku kwitła, już przekwitła. Mam zamiar kiedyś zrobić z niej mini drzewko wisteriowe. Teraz przechodzimy tu. Tutaj mi atakują szkodniki lilie, jak widać. Takie coś. Takie robactwo, które wyduszam, gniotę i miażdżę. Begonia ogrodowa. Miskanty Navajo. Nieduże. Jak widać, deszcz mi powygniatał trochę te irysy, poprzewracał. No trudno, będzie trzeba te pędy obciąć. Tutaj jedna begonia, tu druga. Wiosną tutaj, wczesną wiosną rosną też tulipany, które już przekwitły, już ich nie widać. Tutaj tylko liście zostały po tulipanach. Co tu jeszcze posadziłem? Kannę. Już tutaj kanna się przebija. Dodatkowo jeszcze tutaj gdzieś pomiędzy posadziłem mieczyki. Jeszcze się nie wybiły. Irysy przekwitają. Ale jeszcze pięknie wyglądają, jeszcze pięknie pachną. Piękne kolory. No i koniec. Donica z kannami. I te katalpy żółtokwiatowe z dnia na dzień coraz wyższe. Plus mam jeszcze mini ogródek na tarasie, ale to innym razem. To ze spacerku po moim ogrodzie. To na dzisiaj tyle. Podobało się? To dajcie łapkę w górę. Cześć!